Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku naszego programu pod nazwą Między Morzami – Rozmowy Środkowoeuropejskie. Jest to cykl programów, który Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Instytut Europy Środkowej zaproponował w celu rozmowy o Europie Środkowej, o jej różnych aspektach. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy o Słowacji, dzisiaj przenosimy się na Bałkany, konkretnie na Bałkany Zachodnie, do Kosowa. Naszym gościem jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski, kierownik Zespołu Bałkańskiego w Instytucie Europy Środkowej oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Witaj, Konradzie. Dzień dobry, witam Państwa. Niedokończona państwowość Kosowa to temat naszego dzisiejszego spotkania. Spróbujemy zmierzyć się z tym zagadnieniem. I takie pierwsze pytanie, które się narzuca, kiedy chcemy rozmawiać o Kosowie, to jakie Kosowo było przez ostatnie lata, przez ostatnie wieki? Czym było Kosowo? Jaka ludność zamieszkiwała te tereny? I jak moglibyśmy najkrócej scharakteryzować to terytorium? Problem Kosowa jest złożony i perspektywa historyczna, którą tutaj należałoby przyjąć, no na pewno nie jest łatwa, bo punkt startowy tej dyskusji jest kluczowy. Są dwie narracje, które są no, sprzeczne oczywiście. To jest narracja albańska i narracja serbska. Narracja albańska zaczyna się w czasach starożytnych, gdzie podkreśla się element łączności współczesnych Albańczyków ze starożytnym ludem Ilirów, z przynależnością Kosowa do świata rzymskiego. Tutaj ta cywilizacja Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego i Kosowo jako część tej cywilizacji. To jest punkt startowy, który chcą widzieć Albańczycy jako początek rozmowy o historii Kosowa, podkreślając, że byli tam pierwsi. Natomiast narracja serbska zaczyna się trochę później, natomiast też podkreślę, że Serbowie podważają historyczne elementy łączności Ilirów i Albańczyków. Natomiast narracja serbska rozpoczyna się troszeczkę później, zaczyna się w okresie średniowiecza. No, oczywiście Serbowie, Słowianie generalnie napływają na Bałkany trochę wcześniej, natomiast pod koniec wieku XII państwo Raszan, niewielkie państwo serbskie, zaczyna ekspansję terytorialną i pojawia się na terytorium dzisiejszego Kosowa etapami. Na początku wieku XIII Kosowa staje się częścią tego pierwszego państwa serbskiego, Królestwa Serbii, potem Cesarstwa, które w połowie wieku XIV jest faktycznie największym imperium na Bałkanach. I to jest ten moment, który za czasów cara Stefana Duszana, i to jest ten moment glorii i chwały, do którego Serbowie często nawiązują, podkreślając, że wówczas Kosowo było sercem Serbii. Późniejsze 500 lat to jest okres okupacji tureckiej, jak przedstawiały w zasadzie obydwa narody z pewnymi niuansami. Okres okupacji tureckiej Bałkanów, czy też podboju, Imperium Osmańskie, wielonarodowe imperium, które na tym części Europy sprawuje władzę. Oczywiście wszystkie procesy dyfuzji kulturowej, mieszania się ludów, które zachodzą przez te setki lat, mają niewątpliwie olbrzymi wpływ na to, co się stało w Kosowie potem, czy w zasadzie dzisiaj. Ponieważ kiedy Turcja zostaje wyparta z Bałkanów, a Kosowo w roku 1912 ponownie wchodzi w skład odrodzonego Królestwa Serbii, no to jest ten moment, kiedy dla Albańczyków zaczyna się okupacja Kosowa przez Serbów, a dla Serbii powrót do kolebki średniowiecznej państwowości serbskiej. Ja podkreślam te argumenty, że to są argumenty pewnej narracji historycznej, które mają trochę prawdy, a trochę jak każda narracja, są troszeczkę dostosowane do pewnej wizji historii. Późniejsze wiek XX to w zasadzie jest rywalizacja. Albańczycy nie chcą być częścią Jugosławii, natomiast te pierwsza Jugosławia w okresie międzywojennym, czy powojenna komunistyczna Jugosławia, jest to państwo, w skład którego terytorium Kosowa wchodzi. Natomiast no, to jest też okres pewnych różnych modeli ustrojowych, które mają zastosowanie w stosunku do terytorium Kosowa. Ja powiem tylko tak, że w skrócie, że w 1974 roku dochodzi do wielkiej zmiany ustrojowej w Jugosławii, ówczesnej Jugosławii. Tito wzmacnia tożsamość narodową tych republik jugosłowiańskich, licząc się, oczekując tego, że
że ten proces wzmacniania tej autonomii tych jednostek utrzyma Jugosławię w całości, bo te procesy, no, procesy w zasadzie rozpadu Jugosławii tak naprawdę od samego początku jej powstania mają miejsce. One są oczywiście tłumione. Natomiast w zasadzie stało się zupełnie odwrotnie, dlatego że te separatyzmy, nacjonalizmy odrodzone, które szczególnie po śmierci Tity w latach 70. się pojawiają, pokazują, że powrót tematyki Kosowa no niestety jest częścią szerszej dyskusji o przyszłości Jugosławii. I te nacjonalizmy, które w Kosowie mają miejsce, akurat no wyraźnie odrodzony nacjonalizm albański, który jest elementem też szerszej dyskusji na temat przyszłości Jugosławii, o czym powiedziałem, on prowadzi faktycznie do rozpadu Jugosławii. Jest to jednym z elementów rozpadu Jugosławii. Niektórzy twierdzą, że Jugosławia rozpadła się właśnie, rozpad rozpoczął się w Kosowie. Przy czym ja chciałbym podkreślić, że absolutnie nie jedynym elementem. To ożywienie nacjonalistyczne w latach 80. dotyczy faktycznie wszystkich narodów jugosłowiańskich. Tutaj podkreśla się tą negatywną rolę nacjonalizmu albańskiego, ale myślę, że ta dyskusja powinna dotyczyć także innych nacjonalizmów, bo w zasadzie one się zderzają. W Kosowie zderzają się dwa. Zderza się albańskie dążenie do szerokiej autonomii i zderza się do statusu republiki przede wszystkim formalnie w ramach Jugosławii na początek. No i zderza się nacjonalizm serbski, ponieważ Serbowie są przekonani, że w ramach Jugosławii oni akurat są poszkodowanym narodem i ich łączność z terytoriami, które wchodzą w skład Republiki Serbii w ramach Jugosławii, czyli z Kosowem, ta łączność jest bardzo, jest osłabiona przez rozwiązania ustrojowe, które gwarantują Kosowu tą autonomię. Czyli tak, mamy XX wiek, wspomniałeś o komunistycznej Jugosławii, no i przechodzimy bardzo wyraźnie do lat 90., do trudnego okresu dla tego regionu. Rozpad Jugosławii to rozpad na wiele republik. I jak w tej całej sytuacji widzimy Kosowo? W jaki sposób możemy określić jego położenie? I finalnie, dlaczego te lata 90. są tak ważne w historii tego kraju? Tak, bo to oczywiście jest bardzo skrótowe ujęcie, bo dyskusja na ten temat często jest prowadzić do bardzo odmiennych wniosków. No, natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że Jugosławia była federacją, która się rozpadła w wyniku chyba ożywienia wewnętrznych nacjonalizmów i pewnych uwarunkowań międzynarodowych, takich jak koniec zimnej wojny. Te uwarunkowania one oczywiście się łączą. Natomiast też wyczerpanie się idei tej federacji komunistycznej też jest tym elementem, który należałoby rozważać. Więc ucieczką naturalną jest powrót do myślenia w kategoriach nacjonalistycznych, własnych państw. To dotyczy wszystkich narodów jugosłowiańskich, jak o czym już mówiłem, od Słowenii począwszy, a kończąc oczywiście na Kosowie. Natomiast Kosowo, lata 90. to jest ten okres, kiedy dochodzi do rozpadu Jugosławii. W pierwszej połowie lat 90. mamy do czynienia z wojnami na terenie Chorwacji, Słowenii, Chorwacji i Bośni i Hercegowiny. I tutaj problem Kosowa troszeczkę czeka. Czeka dlatego, że faktycznie tam dochodzi do separacji etnicznej większości albańskiej, około 90% ludności prowincji to są Albańczycy, i kosowskich Serbów, i instytucji państwa, ponieważ autonomia Kosowa szeroka w latach komunistycznej Jugosławii zostanie stopniowo na początku lat 90. po prostu zmieniona. Formalnie tam element autonomii, status autonomiczny zostaje, ale w istocie jest to autonomia bardzo, bardzo osłabiona. Dlatego w większości prac pisze się, że prezydent Serbii, a potem Jugosławii Slobodan Milošević po prostu zniósł autonomię Kosowa, bo faktycznie taki był efekt reform ustrojowych. Albańczycy protestowali przeciwko tym zmianom, podkreślając, że została im zabrana nie tylko autonomia z czasów komunistycznych, ale także prawo do samostanowienia, którego domagali się, twierdząc, że Kosowo, tak jak inne jednostki wewnętrzne federalnej Jugosławii, powinno mieć prawo, żeby pójść swoją drogą. Tutaj ta argumentacja jest trochę dyskusyjna, natomiast też obiektywnie trzeba, ponieważ
prawo do, społeczność międzynarodowa uznała prawo do posiadania własnego państwa dla republik Federacji Jugosłowiańskiej. Kosowo nie było republiką, było okręgiem autonomicznym w ramach Republiki Serbii. Natomiast też jest faktem, że w ramach ustroju politycznego Jugosławii Kosowo było także reprezentowane na szczeblu organów federalnych, co było nietypowe zupełnie. Dla osób, które znają system jugosłowiański, był to system bardzo skomplikowany. Faktycznie system, który miał równoważyć wiele interesów, także interesów narodowych, no, trochę był też bałaganiarski, bo w zasadzie Kosowo miało taki podwójny status. Status i jednostki autonomicznej w ramach Serbii i faktycznie jednostki w ramach samej Federacji Jugosłowiańskiej, na które argument często się powoływano. Więc Albańczycy w latach 90. twierdzili, że po prostu to prawo do samostanowienia zostało im odebrane i konsekwentnie bojkotowali państwowość jugosłowiańską w latach 90. Stworzyli wtedy paralelne państwo, tak zwaną Republikę Kosowa, która nie była uznawana przez społeczność międzynarodową. Ta Republika Kosowa miała swoje organy, prezydenta, rząd na uchodźstwie, parlament, który nie obradował, obradowały komisje parlamentarne. Stworzyli alternatywne państwo, którego celem było podkreślanie, że Albańczycy domagają się prawa do samostanowienia, nie uznają państwowości jugosłowiańskiej. W naturalny sposób pogłębiało to konflikt między Serbami, którzy widzieli w tych działaniach Albańczyków, no, nieuprawnione jest ich punktu widzenia dążenia secesjonistyczne, które zagrażały integralności terytorialnej Jugosławii. Pamiętajmy, że w latach 90. to jest okres wojen na terenie innych republik jugosłowiańskich i problem Kosowa troszeczkę czeka na rozwiązanie, dlatego że Albańczycy nie mają możliwości rozpoczęcia działań zbrojnych, do czego też nie dąży Ibrahim Rugova, prezydent Kosowa, który jest zwolennikiem takiego bojkotu tej państwowości, ale protestu pokojowego. On podkreśla tutaj tę ideę do takiego protestu pokojowego, licząc na to, że kiedyś w końcu społeczność międzynarodowa zareaguje. Natomiast w latach 90. dochodzi, w 97 roku dochodzi do upadku piramid finansowych w Albanii. W wyniku tego do Kosowa przemycono szereg uzbrojenia, które było w magazynach w Albanii. I to uzbrojenie spowodowało, że idea powstania narodowego, za którą stała pewna radykalna grupa Albańczyków, faktycznie po raz pierwszy okazała się możliwa do realizacji. 98 rok, rozpoczyna się poważny konflikt zbrojny, który stopniowo eskaluje, który ostatecznie prowadzi do interwencji militarnej NATO w 99 roku. I efektem tej interwencji jest ustanowienie administracji międzynarodowej ONZ w Kosowie, która przez kolejne 9 lat będzie sprawować wyłączną władzę na terytorium Kosowa. Oczywiście stopniowo rozwijane są organy, instytucje lokalne Kosowa, które coraz bardziej zaczynają wykonywać tą władzę. Czyli okres 99-2008 to jest okres, kiedy w ramach systemu administracji międzynarodowej Kosowem budowane są zdolności instytucjonalne Kosowa do takiej władzy samodzielnej. Więc deklaracja niepodległości Kosowa z 2008 roku nie może być postrzegana jako coś, co się przydarzyło nagle i nikt o tym nie wiedział. Wręcz odwrotnie, te zdolności instytucjonalne, przekazywanie kompetencji UNMIK, misji ONZ na rzecz organów lokalnych Kosowa były realizowane faktycznie od roku 2003-2004 i dalej. Stopniowo przekazywano te kompetencje. Więc można uczciwie powiedzieć, że pod nadzorem społeczności międzynarodowej budowano zdolności instytucjonalne przyszłego, niepodległego Kosowa. Jak wspomniałeś, rok 2008, luty 2008 roku to data przełomowa w historii Kosowa. Ogłoszenie niepodległości to początek nowych problemów czy zakopanie starych? Jak po 2008 roku wyglądała sytuacja Kosowa? Jak dobrze wiemy, społeczność międzynarodowa różnie zareagowała na tę deklarację. Tak, no w zasadzie problemy ciągną się do dzisiaj, natomiast można w zasadzie zażartować, że wszystko się zmieniło po ogłoszeniu niepodległości lub stwierdzić, że zmieniło się niewiele. I obie skrajne opinie
mają pewne ciekawe uzasadnienia. Nie wchodząc w szczegóły oczywiście, 2008 rok to jest ogłoszenie niepodległości przez Kosowo. To jest decyzja, która była spodziewana, była zapowiadana i była logicznie wkomponowana w proces transformacji zdolności tych instytucji lokalnych. Tu nie było zaskoczenia, to było spodziewane. 2006-2007 mają miejsce negocjacje serbsko-albańskie, które nie doprowadziły do porozumienia w kwestii Kosowa, dlatego że po prostu nie można było tego porozumienia znaleźć, ponieważ stanowisko Albańczyków pełna niepodległość i stanowisko Serbów więcej niż autonomia, mniej niż niepodległość, ono nie miało punktów wspólnych, stycznych. I to jest oczywiste, że tego porozumienia nie można było wypracować. Natomiast więc w tej sytuacji społeczność międzynarodowa poparła niepodległość Kosowa. Oczywiście nie wszystkie państwa, w zasadzie pół członków tej społeczności poparło, połowa nie poparła. Państwa zachodnie poparły niepodległość Kosowa, dlatego dla niektórych krytyków tej niepodległości Kosowo w zasadzie jest czymś w rodzaju produktu politycznego zachodnich demokracji, a konkretnie Stanów Zjednoczonych, jako taki geopolityczny produkt Stanów Zjednoczonych. To jest oczywiście skrajna opinia, odrzucająca argumenty albańskie dotyczące samostanowienia, dotyczące także innych uzasadnień, bo ciężko tę decyzję o uznaniu niepodległości sprowadzać do jednej kwestii, tylko kwestii prawa międzynarodowego w praktyce, ponieważ musimy pamiętać o szeregu innych uwarunkowań, takich jak bezpieczeństwo regionu, stabilność regionu. Na pewno ta decyzja też była warunkowana. Co się zmieniło? Od 2008 roku doszło do transformacji modelu władzy. Władzę w Kosowie faktycznie dzisiaj sprawują instytucje lokalne, czyli instytucje Republiki Kosowa. To są wszystkie normalne instytucje, jakie istnieją w normalnym państwie. I organy ustawodawcze, wykonawcze, sądowe. Natomiast brak tego uznania, o którym powiedzieliśmy, brak pełnego uznania Kosowa spowodował, że tam dalej jest kontynuowana obecność międzynarodowa, przy czym obecność misji UNMIK, misji ONZ ma charakter czysto symboliczny. Ona wynika z konieczności kontynuacji rezolucji 1244, która ustanawia tę misję ONZ-u. Co to oznacza? No, to oznacza, że ta misja fizycznie tam jest, ale nie wykonuje już żadnych tych takich kluczowych funkcji z zakresu władzy, ponieważ te funkcje wykonują organy Kosowa. Ja tu wyraźnie chcę podkreślić, że Republika Kosowa funkcjonuje jak prawie jak klasyczne państwo. W zasadzie jak klasyczne państwo, państwowość Kosowa jest dość typowa, z tymi elementami, które dotyczą tych elementów ograniczających tą państwowość, które się tam pojawiają. Obecność międzynarodowa, to jest ONZ w dalszym ciągu, to jest także misja EULEX, która też stopniowo zmniejszała wyrealizowane kompetencje, przekazując na przykład funkcje sądowe wyłącznie na rzecz organów sądowych Kosowa. Więc to jest takie stopniowe wycofywanie. Przez te kolejne lata po ogłoszeniu niepodległości mamy do czynienia z zastąpieniem misji ONZ misją EULEX, misją Unii Europejskiej, która przez kolejne lata też się wycofywała stopniowo, przekazując te kompetencje wykonywane na rzecz organów Kosowa. Oczywiście bardzo ważnym elementem, który jest od 1999 roku w Kosowie, to jest obecność sił NATO, sił KFOR, sił międzynarodowych pod dowództwem NATO, które są realnym gwarantem bezpieczeństwa międzynarodowego Kosowa, ale także w praktyce i stabilności wewnętrznej. Rola tych sił faktycznie jest szeroko należy ją rozumieć. To jest też odstraszająca przed pewną eskalacją konfliktu wewnętrznego. Kosowo jest państwem, jak powiedziałem, prawie normalnym, jeśli chodzi o analizę kryteriów państwowości. Natomiast te elementy ograniczające prowadzą do takiej konkluzji, że Kosowo jest państwem niedokończonym jednak. Niektórzy mówią, że jest to państwo de facto. Różnie można to ująć. Ta specyfika ograniczenia uznania międzynarodowego powoduje i obecności międzynarodowej w Kosowie oraz także obecności w dalszym ciągu instytucji Serbii na terytorium Kosowa, to też jest ewolucja tego procesu. Serbia coraz mniej jest tam obecna, ale w dalszym ciągu jednak jest.
czyli taka hybrydyzacja tych państwowości, nakładanie się na państwowość kosowską, państwowości serbskiej lub odwrotnie, jakby Serbowie chcieli to ująć, no powoduje, że prowadzi do wniosku, że Kosowo jednak jest państwem specyficznym, w tym sensie państwem niedokończonym. Wspomniałeś przykład, znaczy Serbię jako państwo, które cały czas jakby no, ma pewne plany i wobec tego terenu. I chciałbym się Cię dopytać, jak z perspektywy serbskiej moglibyśmy na to spojrzeć? Też po 2008 roku, jak Serbia patrzyła na Kosowo, na ten proces właśnie kształtowania się tej państwowości faktycznej, de facto, no bo to był proces, który po prostu miał miejsce. I jak dzisiaj moglibyśmy na to spojrzeć? Jak dzisiaj Belgrad patrzy na to, co się dzieje w Kosowie? To też jest pewna ewolucja. Oczywiście no taka standardowa odpowiedź jest dość typowa, że Kosowo jest częścią Serbii i że nic się nie zmieniło. Obowiązuje rezolucja 1244, która podkreśla de jure, że Kosowo jest częścią Serbii. Natomiast w praktyce polityka Belgradu ewoluowała. Z wielu powodów. Tutaj trzeba podkreślić wyraźnie, że serbscy politycy jeszcze w latach 90. wysuwali pewne propozycje podziału terytorium Kosowa. O nich się mało mówi, bo one były negocjowane tutaj w takim, powiedzmy, kontekście rozmów z prezydentem Rugową, trochę zakulisowych rozmów. Natomiast to się nie udało, więc w zasadzie można powiedzieć, że Serbowie dość realnie oceniają sytuację. I faktycznie zdają sobie sprawę, że powrót całego Kosowa pod władzę Belgradu jest po prostu niemożliwy. Niemożliwy, realnie niemożliwy. Z uwagi na wiele czynników, ale głównie oczywiście sprzeciw większości albańskiej. Natomiast dzisiaj cała gra polityczna wokół Kosowa dotyczy wypracowania porozumienia między Belgradem i Prysztyną, porozumienia w kwestii ostatecznego rozwiązania tego konfliktu. I tutaj właśnie, gdzie mamy wspólne punkty. I tutaj od jakichś 2-3 lat realnie dyskutuje się i realnie też jakby podkreśla się, że jest to trudne do wykonania. Scenariusz podziału terytorium Kosowa, czyli zostawienie w granicach Serbii północnej części Kosowa, to są 4 gminy, które zamieszkane są w około 93% przez Serbów. Więc to jest taki obszar Kosowa, gdzie władza instytucji Prysztyny faktycznie jest bardzo umowna. I oczywiście to się zmienia, ona się jest wzmacniana, dlatego też, ponieważ w 2013 roku podpisano jedno z porozumień w ramach dialogu serbsko-albańskiego. Ten dialog jest od 2011 roku prowadzony, podpisano 33 porozumienia. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że aż tyle tych różnych umów wynegocjowano. Czyli wola kompromisu jest po obu stronach. Ona faktycznie czasem jest mniejsza, czasem większa, a porozumienia w dużym stopniu są niewykonywane albo bardzo powoli. Ta implementacja jest bardzo kłopotliwa czasem, ale jednak jest, ten dialog się posuwa. Jednym z tych elementów porozumienia, z tych porozumień zawartych było porozumienie z kwietnia 2013 roku o normalizacji relacji. I ideą, którą Serbia tutaj w tym porozumieniu widzi, jest to, że Kosowo jest częścią Serbii w założeniu, więc popiera Serbia funkcjonowanie instytucji Kosowa i nakłania Serbów do tego, żeby w tych instytucjach też byli obecni. To jest bardzo skomplikowane, dotyczy pewnej interpretacji. Natomiast dla Kosowa, dla władz Kosowa oznacza to, że po prostu Serbia faktycznie jest w procesie uznawania państwowości Kosowa. Więc to są fakty, są interpretowane w różny sposób. Natomiast prezydent Aleksandar Vučić wyraźnie gotów byłby do formalnie uregulowania już tego sporu, zakończenia sporu poprzez różne są nazwy, rozgraniczenie, delimitacja, czy też po prostu cesja, czyli wymiana terytoriów. One nigdy nie zostały, te pomysły, wyraźnie przedstawione serbskiej opinii publicznej, tylko w zasadzie były trochę tak sygnalizowane z uwagi na wrażliwość tej sprawy. Natomiast więc myślę, że to jest jedno z rozwiązań, przy czym od razu pojawiają się opinie, że podział terytorium Kosowa może doprowadzić do eskalacji różnych innych konfliktów w regionie. Tutaj głównie Bośnia się pojawia, Republika Serbska jako potencjalne źródło niestabilności w sytuacji zmiany granicy Kosowa.
czego społeczność międzynarodowa chce uniknąć. Natomiast więc tutaj Serbowie dość realnie patrzą w praktyce na problem Kosowa. Głównym problemem dzisiaj jest właśnie północne Kosowo, czyli pytanie, co się stanie z północnym Kosowem, nie tylko z uwagi na obecność ludności serbskiej, większości serbskiej, która, jak twierdzą Serbowie, jeśli społeczność międzynarodowa uznała prawo Albańczyków do samostanowienia, no to powinna uznać też prawo Serbów z północnego Kosowa do samostanowienia, czyli do pozostania w granicach Serbii, ale także chodzi o wielki kombinat przemysłowy w Trepczy, to jest kosowska Mitrowica, granica wpływów albańskich i serbskich, ponieważ jest to miejsce, które jest też kluczowe dla samego Kosowa z uwagi na potencjał ekonomiczny tego miejsca. Władze Kosowa wyraźnie nie chcą, żeby Trepcza znalazła się gdzieś w granicach Serbii. Przy czym ten kombinat jest podzielony między rzeczywiście, on jest rozłożony, także też trudno go podzielić. On jest troszeczkę po stronie albańskiej, troszeczkę po stronie serbskiej. Ja nie powiedziałem, że akurat przez kosowską Mitrowicę przebiega rzeka Ibar, która jest taką symboliczną granicą państwowości serbskiej i kosowskiej. Ta granica była rozmywana przez ostatnie lata, ale pamiętam w 2011 roku wielką barykadę usypaną przez Serbów jako taki symbol na moście w kosowskiej Mitrowicy, jako taki symbol, że cóż, tu jest już Serbia, to jest coś innego. To bardzo symboliczna granica, taka kulturowa też granica, mentalna, ale to jest bardzo ciekawe miejsce. Ono pokazuje, że jednak północne Kosowo jest jednak w dalszym ciągu czymś innym niż pozostała część Kosowa. Ja jeszcze tylko chciałbym dodać, że są enklawy serbskie poniżej rzeki Ibar i problem rzeczywiście, co zrobić z Kosowem, jest bardziej złożony, ponieważ Serbowie w północnym Kosowie chcieliby odłączenia północnego Kosowa i przyłączenia do Serbii. Natomiast Serbowie z południowego i środkowego Kosowa, którzy żyją w tych enklawach, na przykład Graczanica pod Pryszciną, sprzeciwiają się temu, twierdząc, że zostaną pozostawieni samym sobie na terytorium Kosowa. Więc nawet wśród samych Serbów kosowskich opinie są po prostu różne. Wspomniałeś, Konradzie, o tej niedokończonej państwowości Kosowa. Podsumowując już naszą dyskusję, spróbujmy zmierzyć się właśnie z tą niedokończoną państwowością. Czy ten proces w ogóle kiedykolwiek się zakończy? Czy wobec tych wszystkich problemów, o których tak w skrócie mówiliśmy, jest szansa na jakiś kres, na jakiś finał? Tak? Czy to dalej będzie funkcjonowało w ten albo w inny podobny sposób? Tak, no rzeczywiście ta niedokończona państwowość, ona polega na tym, że Kosowo jest cały czas w procesie wydłużonej tranzycji ustrojowej od takiej jednostki autonomicznej w ramach Serbii, Jugosławii, poprzez jednostkę autonomii, poprzez terytorium pod zarządem międzynarodowym ONZ do statusu suwerennego państwa po deklaracji niepodległości, ale z tymi ograniczeniami tej suwerenności, państwowości Kosowa. Z czego one wynikają? No, z ograniczonego uznania międzynarodowego, które skutkuje ograniczoną zdolnością do funkcjonowania w stosunkach międzynarodowych. Kosowo nie jest stroną wielu umów. Nie jest członkiem takich organizacji międzynarodowych jak ONZ, co jest wyraźnym ograniczeniem tej państwowości. Terytorium Kosowa nie jest w pełni, w 100% podległe władzom w Prisztinie, o czym powiedzieliśmy w kontekście północnego Kosowa. Suwerenność Kosowa też w zasadzie jest ograniczona, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z tymi elementami państwowości serbskiej, instytucjami serbskimi, które w dalszym ciągu przetrwały, w pewnej zmutowanej formie, ale jednak one tam dalej obecne są, w tych enklawach i w północnym Kosowie przede wszystkim, więc to ogranicza suwerenność. Natomiast mamy do czynienia z elementami pewnej dwuwładzy, kontynuowanej dwuwładzy. Oczywiście skala jurysdykcji serbskiej naprawdę się stopniowo zmniejszała, więc to nie jest tak, że to jest tak, jak było po wojnie, czy nawet w 2008 roku. Nie, po 2013 roku ta jurysdykcja się zmieniła, została osłabiona, także za zgodą władz Serbii, ale jednak przetrwała. I oczywiście dalej istnieją te instytucje międzynarodowe, które wymieniliśmy. Formalnie dalej jest UNMIK, oczywiście EULEX, KFOR, one tam są. I ich miejsce w ustroju politycznym czy w systemie władzy Kosowa jest, ono jest ograniczone, czyli ich wpływy są ograniczane, czy były ograniczone na przestrzeni lat, ale one dalej tam są.
i co też dla niektórych Albańczyków jest w sensie ustrojowym, powiedzmy, irytujące, ponieważ oni chcą już dzisiaj rządzić się sami. Kiedy to się zakończy? Zakończy się, jeśli, mam nadzieję, że już niedługo, chociaż to trudno powiedzieć, bo elementów jest wiele tej dyskusji. No, w ciągu ostatnich 3 lat wydawało się, że to już, że Serbia pod naciskiem Unii Europejskiej zgodzi się na uznanie niepodległości Kosowa w jakiejś formule prawnej międzynarodowej, pewnie w formule milczącej, w zamian za coś. Za co? No, to był ten pomysł tej cesji, czyli pozostawienia terytorium północnego Kosowa w granicach Serbii, być może kawałka Serbii południowej Doliny Preševa w granicach Kosowa. Ta wymiana terytoriów się pojawiała. Powtarzam, było to, nigdy nie zostało to precyzyjnie zdefiniowane. I to jest to rozwiązanie, które pozwoliłoby Serbii i Kosowu w perspektywie bardziej odległej być członkami Unii Europejskiej i członkami, powiedzmy, europejskiej rodziny. Perspektywa członkostwa Serbii jest to w zasadzie jeden z kluczowych argumentów, który skłania władze w Belgradzie do tego, żeby mocniej zaangażować się w proces negocjacyjny z Kosowem. Natomiast perspektywa członkostwa w tym momencie się oddala, co osłabia możliwość szybkiego zakończenia dialogu serbsko-kosowskiego, ponieważ, no, ponieważ Serbia nie ma takiego bardzo silnego motywu, żeby zgodzić się na coś, co dla każdego serbskiego polityka jest, no, w zasadzie politycznym, powiem, wyzwaniem. O co chodzi? No, zgoda na uznanie niepodległości Kosowa to jest bardzo traumatyczny problem na scenie politycznej Serbii i faktycznie tutaj to uzasadnienie, ono jest w sytuacji członkostwa w Unii Europejskiej, ono się pojawia. Pewne, to nie tylko członkostwo w Unii Europejskiej, ale oczywiście też uznanie pewnej rzeczywistej sytuacji. Albańczycy nie chcą żyć pod władzą Serbii. Tak jak Serbowie z północnego Kosowa nie chcą żyć pod władzą Prisztyny. To są też pewne fakty. Dzisiaj Serbia, która mówi o tym, że chce być czynnikiem stabilności w regionie, tak naprawdę mówi o tym, że nie będzie wojny o Kosowo, że chcemy się dogadać. I więc tutaj obie strony dążą do pewnego dyplomatycznego uzgodnienia tego problemu. Natomiast w sytuacji istnieje także perspektywa, że się nie porozumieją i to jest ta gorsza perspektywa. Dotyczy to z jednej strony osłabienia perspektywy europejskiej dla państw bałkańskich. Tutaj w ciągu ostatnich lat to osłabienie woli rozszerzenia Unii Europejskiej no nie działa stymulująco na ten dialog, bo po prostu tak perspektywa członkostwa jest odległa, ona jest niejasna, więc nie jest to silny bodziec, żeby zakończyć negocjacje. Po drugie, oczywiście pamiętajmy o tym, że problem Kosowa jest bardzo wrażliwą kwestią dla Serbów i no, oni czują się bardzo tutaj poszkodowani i jako ofiara pewnych procesów międzynarodowych. To jest oczywiście szersza dyskusja i tutaj argumenty serbskie też należałoby poważnie, na spokojnie rozważyć, jak to było z tym Kosowem w sensie prawa międzynarodowego i nie tylko. Natomiast no, to też powoduje, że w sytuacji zmieniających się relacji międzynarodowych, wzrost jakichś rewizjonistycznych tendencji, które akurat wspierają niektóre sąsiednie państwa, mówię to o Federacji Rosyjskiej, której paradoksalnie nie zależy na zakończeniu konfliktu o Kosowo, ponieważ Rosja jest zainteresowana przyciągającymi się konfliktami na Bałkanach, tworzenie takiej szarej strefy bezpieczeństwa, żeby te państwa bałkańskie były czymś w rodzaju strefy buforowej między Zachodem i Rosją. I absolutnie tutaj dochodzi do pewnej mało zrozumianej relacji, no, spornych interesów między Serbią i Rosją właśnie, ponieważ Serbii na dzień dzisiejszy, przynajmniej obecnej elicie władzy, zależy na uregulowaniu problemu Kosowa. Tutaj mówię szczególnie o koncepcjach pana prezydenta Vučića, który jednak jest też bardzo oficjalnie prorosyjski w kwestiach takich międzynarodowych, ale jednocześnie dąży do członkostwa Serbii w Unii Europejskiej i zakończenia sporu o Kosowo. Natomiast środowiska nacjonalistyczne, skrajne środowisko nacjonalistyczne w Serbii, wspierane przez Rosję, absolutnie nie są za tym rozwiązaniem, raczej dążą do eskalacji konfliktu
I tutaj, więc te interesy, więc wracamy do punktu wyjścia, że ta geopolityczna rozgrywka wokół Kosowa to nie jest tylko problem relacji między Serbią i Kosowem. Tylko problem szerszy. Jest to problem międzynarodowy. Bardzo dziękujemy, Konradzie, za ten niezwykły, ciekawy wywiad, za Twoje przemyślenia i refleksje na ten temat. Był to program Między Morzami Rozmowy Środkowoeuropejskie, który jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Instytut Europy Środkowej, a naszym gościem był doktor habilitowany Konrad Pawłowski, kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej, a także pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu.